że tak powiem, proszę się przedstawić. Nazywam się Piotr Rafał. Jestem prezesem. Jestem prezesem nowo powstałego Stowarzyszenia Ziemi Mielickiej. Okej. Okay. No właśnie, skąd pomysł na organizację takiego towarzystwa rowerowego na Ziemi Mielickiej? Skąd taka ten? No, w Mieliczu widzimy od dłuższego czasu, że powstało duże zainteresowanie jazdy na rowerze. No, po prostu przyszła nam taka myśl, żeby założyć takie stowarzyszenie, że my jako tutaj mieszkańcy Mielicza, żebyśmy mieli takie stowarzyszenie. Został pan wybrany prezesem. Jakie pierwsze pomysły na działalność tego towarzystwa? Jakie pomysły? Chcemy organizować jakieś wspólne rajdy, treningi, po prostu żeby to pokazywać w Mieliczu i tu na całym Dolnym Śląsku, że jesteśmy tutaj, stąd. Do tej pory to Mielicz, Ziemia Mielicka była takim miejscem, do której drużyny kolarskie, amatorskie powiedzmy zjeżdżały, tak, na rekreacyjne wypady. Czy planujecie również promować Ziemię Mielicką jeżdżąc gdzieś w głąb kraju na inne ścieżki rowerowe, na inne trasy rowerowe, tak jak tutaj wspominano dzisiaj wschód Polski? No tak, dokładnie. Ja w sumie ścigam się już od 28 lat i jestem z Mielicza i że tak powiem, kolarstwo uprawiam czynnie, codziennie, jeżdżę po Polsce, po wyścigach. No i tą gminę Mielicz reklamuje, jakby nie było, nie? W takiej zasadzie to się odbywa. To jest po prostu mój sposób na życie. Każdy dzień jest po prostu, bez roweru to dzień jest zmarnowany dla mnie. Czyli teraz będzie okazja do tego, żeby w grupie pojeździć? No teraz, żeby w grupie razem, wspólnie tutaj z kolegami z miejscowości. Okej, okay. Nie wiem, czy jeszcze kolejny.